mówią źle o innych, którzy kopią dołki pod innymi, którzy Tobie zabrudzają Twoje myśli, Twoje otoczenie. Usunięcie tych ludzi. Arcykapłanka ma w sobie krystaliczność. Te kryształy pokazane na karcie to jest krystaliczność całej istoty. Krystaliczność, z czym nam się to kojarzy? Z czystością, jasnością, klarownością. Czystość wewnętrzna, czystość zewnętrzna, czyli czystość w Twoim wnętrzu, ale również czystość, porządek, krystaliczność, klarowność wokół. W energii arcykapłanki nie ma zamętu, brudu, jakiejś mgły, jakiegoś zaćmienia czy braku świadomości. Czyli wszystko to, co kojarzy Ci się z bałaganem, nieporządkiem, brudem, bagnem, szambem, to wszystko należy usunąć z Twojego życia. Co rozumiemy pod pojęciem bagno, błoto, brud? Wszystko to, co zabrudza Twoje wnętrze albo Twoje otoczenie. Zabrudza je fizycznie albo zabrudza je energetycznie, naturalnie. Czyli fizycznie porządek, czystość, krystaliczność, to co znasz z mojego audiobooka o swetrach, które mają duszę, czyli utrzymanie tej czystości, porządku, krystaliczności w Twoim otoczeniu. Jeżeli jeszcze gdzieś w jakichś szafkach jest bałagan, jeszcze w jakimś miejscu coś gdzieś jest jakiś chaos, to nadszedł czas, aby to uporządkować, ponieważ jak wewnątrz, tak i na zewnątrz, jak na zewnątrz, tak wewnątrz. Czyli jeżeli masz bałagan na zewnątrz, brud na zewnątrz, ma to wpływ na Twoje wnętrze. I odwrotnie, jeżeli na zewnątrz tak to wygląda, no to dlaczego to powstało? Coś w Twoim wnętrzu jeszcze też temu odpowiada. Jeżeli chodzi o energię, to jest usunięcie z Twojego życia wszystkich tych brudnych ludzi, którzy mają brudne myśli, brudne słowa i brudne działania, czyli mówią źle o innych, którzy kopią dołki pod innymi, którzy Tobie zabrudzają Twoje myśli, Twoje otoczenie. Usunięcie tych ludzi. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ z wieloma tymi ludźmi jesteśmy niesamowicie związani. Ja również mam to za sobą. Wielu przyjaciół, znajomych, którzy naprawdę byli dla mnie ważni, ale okazało się, że mają na mnie bardzo zły wpływ. I wtedy musiałam wziąć tą kosę do ręki, ten sierp do ręki i się od nich uwolnić. Bez względu na to, jak było mi ciężko, trudno, jakie miałam wyrzuty sumienia i tym podobne. Bo tylko w tej świadomości, tej czystości, krystaliczności wewnętrznej i zewnętrznej możesz zmieniać Twoje życie i zmieniać ten świat i wszechświat na taki, jakim chcesz go widzieć. Tutaj symbolicznie czarny kot położył się u moich stóp na kablu, ale na razie zostawił go w spokoju. Mam go na oku, jakby co. Idziemy dalej. Czyli energia arcykapłanki, ten biały wielbłąd, to jest ta czystość i krystaliczność. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Zobacz, popatrz na Twoje życie z tej właśnie perspektywy. Popatrz na wszystko, wyszukaj wszystkie zabrudzenia, wszystko to, co zabrudza Twoje wnętrze i Twoje otoczenie i uwolnij się od tego raz na zawsze, dokładnie teraz, gdy przechodzimy do zupełnie nowego etapu świadomości. Idziemy dalej. Dwójka, jedynka.
Jedynka, czyli mag, mag transcendentny, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej pomiędzy Królestwem Białego i Królestwem Czarnego Maga. Mieliśmy już ceremonię, na której opowiadałam Ci o tej różnicy pomiędzy białym magiem i czarnym magiem i dlaczego w naszej drodze wybieramy tą drogę pośrodku, tą bardzo wąziutką drogę, złotą, królewską drogę do naszego własnego szczęścia, ale również jak w naszym życiu, tak i w naszym otoczeniu, czyli mikrokosmos równa się makrokosmos. Jesteśmy cząsteczkami, które tworzą nowy świat i nową Ziemię. Mag oczywiście ten symbol Merkurego, komunikacji, który wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stoją do jego dyspozycji, aby wpływać na ten świat i wszechświat. Ten złoty mag, czyli mądrość wyższa, mądre decyzje, ale również złoto jako symbol bogactwa, obfitości, świadomości i królewskości. Ten mag, który żongluje różnymi narzędziami, które ma do swojej dyspozycji, aby wpływać na ten świat i wszechświat, który ma pełne połączenie z energią wyższą, przyjmuje te impulsy od źródła, od wszechświata i materializuje je tutaj na ziemi. Podobnie jak arcykapłanka przyjmuje te impulsy i tworzy tutaj tą nową ziemię, ten nowy świat. Mag wykorzystuje bardzo świadomie swoje myśli, słowa i działania. I dzisiaj to jest bardzo ważne. Znowu wracamy do tego tematu, ponieważ jest to chyba najpiękniejsze narzędzie, które możemy wykorzystać, aby kształtować nasze własne życie według naszych marzeń i naszych wyobrażeń. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Jeżeli ja doszłam do takiej perfekcji, aby to wszystko materializować, to Ty również do takiej perfekcji dojdziesz, prędzej czy później. Idziemy.